Cześć, dzień dobry, wieczór wszystkim, z tej strony Szalona Kletka i dzisiaj sobie znowu w Wiedźmy na dwójkę sobie zagramy. Dobra, trzeba obczaić mapę na szybko. Klątwa krwi. O wow. Poczekajcie chwilę. Polecimy sobie w tą stronę. Gdzie tu... Tu jest. A co ciekawie będzie. Kobieta wodzem? No. A co, kobieta nie może być wodzem? Znak zapytania? Zabronicie jej, czy co? Niech sobie kobieta robi co chce. Jej wola. Nie? Cześć, majster! Poważnie teraz tam straszy? Poważnie. Fajny kucyk. Okej. Czyli tu prawdopodobnie nie wejdę. Okej. Ale skąd się biorą takie miejsca? J. A jak to wezmę? Wielka bitwa. Starcie ambicji. O matko, z córką. Winni i niewinni. Teraz szukanie jakiegoś zadania. Symbol nienawiści? Sprawiedliwości nie staje się zadość. No to teraz szukanie zadania jakiegoś. Jakiegokolwiek. Anoma. No i pewnie wytłumaczyłby ci to lepiej. Teoria spisku? Może. Czekamy na dalsze. Trzymaj się! O, jeszcze jeden przyjezdny! Skąd przyjechałeś? Czekaj, nie mów, niech zgadnę. Z Temerii. Miałam to na końcu języka. Więc co cię sprowadza do Vergen? Zaczekaj, zgadnę. Interesy. Tak myślałam, a zajmujesz się... Jestem wiedźminem. No proszę, rzadko widujemy tutaj wiedźminów. A właściwie co robią wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. A ja akurat mam problem z chłopakiem. Znalazłaś jego wnętrzności rozwleczone na ganku, a głowę kilka kroków dalej? Bo ja zajmuję się takimi problemami. Dobra, co ty tutaj, moja droga, masz? A, rupiecie masz. Okej. Dobra, mapa. Czy ja muszę specjalnie wyleźć stąd? Żeby zrobić to zadanie. Bo coś mi się wydaje, że tam. A co to jest? Przepraszam bardzo. Wlazłam na czyjąś chatę? Chyba? Dobra, wyjdę stąd. Dobra. Polecimy sobie może w tą mańkę? Jakieś stworki, potworki, zgaduję. A nie, to elfy. Spalona wioska. Ja tu tylko przejściem. Weźmie to bier, chłopie. Czyli muszę zejść na dół. Tak. No to nieźle. Ci zapowiada. Ale wpierw tu trzeba. Na razie nie mogę odczytać komentarza.
tu sobie polecimy. I to jest tu? Coś tu jest za ciemno. Picie eliksirów. Wkład. Wypij. Escape. Dobra. Trochę jaśniej się zrobiło. Weź otwieraj. Ale jesteś brzydki. Czy ja dobry miecz wzięłam? A nie, dobry. Sorry. Myślałam, że przez chwilę zły wziąłem. Mieczyk wzięłam. Wypierdzielacz. Dziękuję. Mapa. Na pewno nie tu. Przeszukaj tunele i znajdź Zoltana, tam. Znowu ten chłop się gdzieś zgubił. Klasyk. Nie mam czasu! Popi. Boże Chryste. Nie ma co wyładowywać broni na takie pety, że tak powiem. Dobra, schowamy sobie mieczyk. Nie, trzeba wpierw przejść przez... Weź się, gończ coś! Albo ja kółko zrobiłam. Teraz to jest dobre pytanie. Czy ja kółko zrobiłam, czy nie? Tu są jakieś drzwi. A jednak kółka nie zrobiłam. Zaraz sobie tych dziadów pozabijamy na spokojnie. Okej. Dobra, otwieraj to szybciej. Ile tych tuneli jest? Więcej tych tuneli nie dało się zrobić? Przepraszam bardzo. Dobra, fajnie, że tu jest pożeracz zwłok. Dobra. Trucizna, klasyczek. Dobra, bo otwieramy. Aha, czyli one są na górze. Czyli tak nie patrząc, to ja jestem pod... centralnie pod nimi. O, cię w duszę! Ale
Nie to. Jak się robiło uniki? Nie to. O, dobra, spasja. Nie fajnie. Dobra, sobie to weźmiemy. Pomoże mi się przydać. Może. Ale nie wiem. Czekajcie, sobie zmedytujemy. Odpoczynek. Cyk. Wyjdź. Idziemy. Zoltan, miałeś zdobyć miecz. No, nie dało się, Geralt. To nie był najlepszy pomysł w Wiedźminie. Krasnoludy nie potrafią kłamać, a ten tutaj w szczególności. Wszystko już wiesz? Aha. Potrzebujesz broni, by zdjąć klątwę z Henselta i uwolnić duchy poległych. Pani, wiem, że toczycie wojnę, ale klątwa zagraża też Vergen. To dzika energia magiczna. Nie męcz się. Wiem o tym. Dam ci miecz. Tak po prostu? Tak. Cieszę się, że mogę pomóc i dziękuję w imieniu Vergeńczyków. Dusze ich bliskich zasłużyły na spokój. Pani... Nie jestem żadną panią. Na imię mam Saskia. Saskia. Zdjęcie klątwy zajmie trochę czasu. Zdążycie się wycofać. Skojateli chłopi nie pokonają zawodowych żołnierzy w otwartej bitwie. Nie doceniasz ich. Chcesz zostać kolejną Aliraną? Chcesz, by ginęli z twoim imieniem na ustach? Wiesz przecież, że jeśli dojdzie do bitwy, tak się stanie. Wojownicy zginą szybką śmiercią. Później żołdacy pójdą w miasto. Nie oszczędzą nikogo. Zabiją mężczyzn, kobiety zgwałcą. Ładne wezmą do niewoli, a reszta umrze w cierpieniu. Widziałam już zdobyte miasta. Wiem, czym ryzykuję. Dlaczego pomagasz Henseltowi? Dlaczego ryzykujesz życiem, próbując zdjąć klątwę? Nie mnie sądzić, kto jest dobrym władcą, a kto złym. Jest klątwa, to trzeba się jej pozbyć. To nie ma miejsca na politykę i moralne sądy. Tak, wiem. Ale ty jesteś bohaterem. Ludzie opowiadają o tobie historie w karczmach, a trubadurzy piszą poematy o twoich przygodach. Nigdy nie zaznałeś bata. Nikt nie kazał obciąć twojemu dziecku dłoni za kradzież jabłka. Nie wiesz, jak to jest usługiwać przy stole uginającym się od jedzenia, gdy twoja rodzina głoduje. Nie zrozumiesz mnie, bo nie wydajesz sądów moralnych. Ja nie mam takich ograniczeń i dlatego ostrzegam. Henselt to szuja. Uważaj na siebie i swoich przyjaciół. A z twojej rady nie skorzystam. Nie uciekniemy i nie poddamy się. No cóż. Do zobaczenia, Saskio. Bywaj, Wiedźminie. Obyśmy nigdy nie musieli ze sobą walczyć. Możesz być spokojna, Saskio. Zabijam tylko potwory. Do zobaczenia, stary druhu. Tylko nie skedweniej mi tam za bardzo. I nie daj się zabić. Ty też, Zoltan. Bywajcie. Saskio, zapomniałem o jeszcze jednym drobiazgu. Geralt chce się spotkać z Jorvetem. Ma do niego sprawę. Chodzi o grot włóczni, którą przebito ciało Sabriny, gdy rzucała klątwę. Gdy spotkaliśmy się we Flotsam, Jorvet nosił go przy boku. Przegrał go w kości. Teraz grot ma Skalen. Młody Burdon to hazardzista, nałogowiec i najlepszy szuler w Vergen. To z nim powinieneś rozmawiać. Jorvet się na to zgodził? Skalen naprawdę potrafi być przekonujący, gdy trzeba kogoś namówić na partyjkę pokera. Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył, jakie skarby nosi w plecaku. Wszystko wygrał w kości. Zobaczymy, jak pójdzie mu ze mną. Bywajcie. Dobra, wrócimy na powierzchnię. Bo nie ma co tam. O Jezus Maria, nie! Nie pierdzielcie, że ja muszę zagrać ten z tym typem w kości. Chryste pani! Ja mam pecha do tego. Dobra. Czekajcie chwilę. Wpierw podlecimy do tego typka. Skalen. Gdzie jest Skalen? Tu są te dwie wióry całe.
Okej. Ogólnie to mi... Jak to nagrywam, czyli środa 18 września. Mój chłop obecnie mi kupił tego, gierkę Star Wars Jedi Academy, ogólnikowo, nie ukrywając. Jeszcze słyszałem, nigdy, że masz grot w Uczni Rweta. Ano mam. Ano przydałby mi się ten grot. Nie ma mowy. To moje trofeum. Ograłem największego elfiego zabijakę. W pewnych kręgach jestem bohaterem. W co graliście? W kościanego pokera. Swego czasu dość często rzucałem kośćmi. To wyzwanie? Mhm. Mam nadzieję, że nie oczekujesz taryf ulgowej. Uprzedzam, orżnę cię bezlitośnie i żadna klątwa tego nie zmieni. Zaczynajmy. Dobra. Okej, co tu mamy? Piątka, trójka, szóstka, dwójka, dwójka. W celu wybrania kości, które chcesz... Dobra, weźmiemy to. Dobra, czyli 4 razy po dwójka. O, wygrałam, fajnie. Grasz jak zawodowy szuler, ale cóż, słowo się rzekło, grot jest twój. Dzięki, Skalen. Słyszałem, że masz jeszcze parę interesujących drobiazgów do wygrania. Coś się znajdzie. Okej. Włóż się przeznaczenia, to już mamy. Okej. I? Symbol śmierci? Odszukaj wejście do katakumb. Czyli muszę znowu wyjść stąd. Albo nie wyjść stąd? To je... Fajnie. Wpierw to ja muszę stąd wyjść. Od tego zacznijmy. M, czyli dobrze idę. Fajnie. Okej. Dobra, cyk. Jakiś symbol śmierci trzeba odszukać. Gdzie tu są katakumby, moi drodzy? I wracając do tych Star Warsów, to ja nigdy w to nie grałam. Może zrobię kiedyś na serii. Opcjonalnie ta na live'ach. Też może, jak mi bardzo dobrze siądzie. A z tego co mi wiadomo, to są dwa zakończenia, nie? To są jakieś człowieki. Bo mi Gerwan to wyciągnął na człowieki. Dobra, weźcie się gońcie, bandyci, czy coś. Czekaj, bo walczę z bandytami i neckerami. No, ja z chęcią z tobą zatańczę.
Ale jak już umrzesz? Dziękuję. No! Weźcie i gnijcie w końcu, proszę. Dobra. Co tam? Na jaki minus? A. Dobra, czy... Cych... Art... Światło... No gdzie tym mieczem? Ty, trash, kuźwa, nie atakuj mnie! Aha. Okej. O matko z duszą. Więcej tutaj was matka nie miała czy coś? Dobra, trzeba tych dziadów wymacać, co? Rozwiń. Przeszukaj. Rozwiń. Weź wszystko. Tu nic nie ma. Możesz kolejny upiór. Weź wypierdzielę ode mnie czy coś. Dziękuję. Coś w ogóle z nich leci czy coś. Jakiś eksp. Nie chusteczka ta. Dobra, wyjdziemy sobie stąd. Jakieś trofeum z upiora. Ciekawe. Dobra, wyjdziemy sobie stąd. No niby to jest to, tak? Te katakumby czy coś. Ten deseń. Te całe. Dziadostwo. Czyli chusteczka wi. Co to jest? Jakiś sztandar muszę znaleźć. Ta. Rozwiń. Więcej was matka nie miała? No. No jak nie urok to sraczka. Nie? Dobra, czyli to też jest stan do rozwinięcia. Żelazny pierścień jakiś. Tu coś jest, raczej nic nie ma. O, tu jeszcze jest coś. Nie tylko to, co to?
Oto szukanie sztandaru trzeba zacząć. Tak? Czyli ty nic nie masz mi do zaoferowania, trupia. No wypierdzielaj, bo ja chcę wymacać trupa. Wypierdzielaj mi stąd, treszu pieprzony. Nikt nie będzie mnie łapać w ten. Jakimś haczykiem. Kurwa, pierdziel się! Dobra, przeszukaj mnie to. To też mnie ładnie przeszukaj. Weź mnie to też przeszukaj. Weź to mi rozwiń. Jakiś świeży trupiak. Rozwiń. Zaraz mnie szlak trafi. Weź się, proszę cię, goń, upiorze pieprzony, treszu. Zabrzydły. No weź schowaj broń. Dziękuję. No, czyli ty nic mi nie dasz, mój drogi, tam. Zdychaj. Aha. Weź za mnie szybko. Dobra. O Jezus Maria. Ty nic nie masz, ty nic nie masz. Ty coś masz, ty nic nie masz. Ty coś masz? No oczywiście, że coś masz, ale musi ten pieprzony upiór się pojawić, nie? Klasycznie. Weź się, pindo, jedna, odstosunkuj się ode mnie, bo cię zaraz pizgnę. Kuźwa, kolejne. Jaki sztandar mam znaleźć, to? Tylko pytanie, gdzie? Dobra, wiecie co? Ja tutaj wam zrobię chwilowe cięcie i jak to zajdę, to zaraz to wrócę do was. Ktoś ty i czego tu chcesz? Geralt z Rivii. Sztandaru Burej Chorągwi. A ty kim jesteś? Eckhart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła Kedwejska Ziemia. Czekaj, co? Co on kuźwa powiedział? Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w Burej Chorągwi. Łżesz! Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Wergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie ramię w ramię przeciwko czarnym.
Redańczycy pod Deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wozem Natalisem. Piękny to był widok, nieprawdaż? Mylisz się. Chówce redańskie rozstawiły się na lewej flance, a Temerczycy stali po środku. Racja. Może i prawdę mówisz. Przekonaj się. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć, kto był naczelnym dowódcą wojsk Nilfgaardu pod Brenną? To Hop mi teraz dobre pytania zadał. Dawaj, no to... Menno Kohorn. Zaczynam ci wierzyć. Menno Kohorn. Prawdziwy ogar z nilfgaardzkiej sfory. Ale wielki wódz. Jeszcze nie raz utoczy Nordlingom krwi. Zgodzisz się ze mną? Śmierć nie wpłynęła dobrze na twoją pamięć. Kohorn nie żyje. Zginął właśnie pod Brenną. Czujny jesteś. Nie dałeś się nabrać. Bo jestem z Burej Chorągwi. Może i biłeś się pod Brenną. To było dawno. Mogłem cię nie zapamiętać. Ale pod Vergen to co innego. Nie odpowiadam za stan twojej pamięci. Masz rację. Po śmierci pamięć szwankuje. Wstyd się przyznać, ale zapomniałem, kto dowodził armiami Kedwen i Edirn w bitwie pod Vergen. A to był najważniejszy dzień w moim życiu. Ostatni. Bądź tak dobry i przypomnij mi. Seldkirk po stronie Edirn i Vandergrift po naszej stronie. Dobrze, nie każdy o tym wie. Co po niektórzy myślą, że dowodzili królowie albo czarodzieje. Uwierzyłeś mi wreszcie? Uwierzę ci, kiedy mi wyjaśnisz, jak udało ci się przeżyć masakry pod Vergen. Seldkirk darował mi życie. Gdybyś nie miał Bobrzego Kołpaka, nie rozmawiałbym z tobą, a tak daję ci szansę. Dobrze, nie każdy o tym wie. Co po niektórzy myślą, że dowodzili królowie albo czarodzieje. Uwierzyłeś mi wreszcie? Uwierzę ci, kiedy mi wyjaśnisz, jak udało ci się przeżyć masakry pod Vergen. Kapłan Krest wyprowadził nas z płomieni. Miał magiczny medalion chroniący przed ogniem. Wielu się uratowało? Drużyna Zywika. Zywik. Najlepszy dziesiętnik w pułku. Udowodniłeś, żeś służył w Burej Chorągwi. Mogę zabrać sztandar? Dlaczego ci tak na nim zależy? Dzięki niemu mogę zdjąć klątwę. Nie obchodzą mnie żadne klątwy. Ta powinna, bo wstrzymuje armię króla Hencelta. Jednorożec powrócił? Stoi u wrót Vergen. Dzięki tobie może pomścić Burą Chorągiew. Sztandar leży w sarkofagu. Weź go. Jest tam też miecz pułkownika Bondora. Może ci się przydać. Dziękuję. Gdzie zostawiłeś swojego konia? Tu w ogóle nie ma koni. Racja. Napiłbym się z druhem spod Brenny, ale jestem tylko duchem i nie przyswajam gorzały. Powiem ci, że tego mi po śmierci najbardziej brakuje. Pilnuj tego sztandaru. Nie wypuściłem go z ręki, nawet jak mnie usiekli. No okej. Dobra, bierzemy to wszystko. Sprawdzałeś, czy lepszy w ogóle? To jest lepszy dwukrotnie. Dużo lepszy, no. No dobra, w sumie już tutaj skończę odcinek, więc dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka i bajo. Chciałabym polecić wam Kinguin, królestwo gier i oprogramowania. Wszystkie gry, wszystkie platformy. Kinguin ma coś dla każdego. Gry na PC, konsolowe hity i więcej. Nie tylko gry, oprogramowanie dla grafików, programistów i pasjonatów kreatywności. Świąteczne okazje, od Sylwestra do Bożego Narodzenia. Zniżki, promocje i idealne prezenty. Bezpieczne transakcje, klucze do gier sprawdzone. Zakupy bezpieczne. Dołącz do światowej społeczności graczy. Dziel się, uczestnicz i odkrywaj. Wejdź na Kinguin przez mój reflink. Odkryj świat gier i oprogramowania. Link do Kinguin w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Dzięki, że jesteś ze mną. Życzę dobrych i udanych zakupów na Kinguin.